dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu z cyklu Kraków czuje bluesa. Proszę Państwa, w samo południe na rogu krakowskiego rynku stoję przed słynną kamienicą Turzonowską. Kamienica ta należała do wielkiego, wspaniałego rodu możnowładczego Turzonów, magnatów węgierskich, którzy jedna z linii tego rodu przybyła do Krakowa. Protoplasta Jan Turzon był ławnikiem Rady Miejskiej, z czasem został nawet burmistrzem, prowadził tu rozliczne interesy. Turzonowie handlowali sprowadzaną do Krakowa miedzią, drewnem hebanowym i winem, a wywozili stąd oczywiście sól i czerwce. Takie małe czerwone robaczki zbierane oczywiście w czerwcu, które po zmieleniu, wysuszeniu wyparowane specjalnie dawały taki gęsty, ciemnoczerwony sok, barwnik zwany koszenilą. No, bardzo cenny surowiec, trzeci podobno na liście naszych eksportowych walorów po zbożu i drewnie wysyłanym z Polski. Właśnie czerwce eksportowano do Watykanu, do Francji, do Anglii do barwienia wspaniałych, czerwonych, purpurowych szat. Stąd jest też nazwa miesiąca czerwca i koloru czerwonego. I w tej kamienicy oni właśnie mieszkali. Turzonowie, którzy tu właśnie mieszkali, byli właścicielami rozlicznych kopalń, choćby w Olkuszu, w Górach Złotych, w Kutnej Chorze, niedaleko Pragi, ale również w Bańskiej Bystrzycy, w Kremnicy. I z tych kopalń, gdzie wydobywali rudy ołowiu, srebra, złota i miedzi, sprowadzali te surowce do Krakowa. Tu również przybywała węgierska miedź i miedź sprowadzana z wszystkich innych kopalń, którym właścicielami, zarządcami byli Turzonowie. W Krakowie była główna składnica tych wszystkich surowców, a w Mogile, niedaleko przecież Krakowa, wybudował Jan Turzon pierwszą wielką hutę miedzi, gdzie specyficzną technologią znaną tylko jemu i jego wspólnikowi z Wenecji uzyskiwał srebro. Odsrebrzano miedź przy pomocy ołowiu i uzyskiwał ogromne ilości srebra. Był również zarządcą i właścicielem mennic państwowych zarówno na Węgrzech, w Czechach, jak i w Polsce. Bił monetę, był wielkim magnatem, wielkim handlowcem. Zobaczymy teraz, gdzie mieszkał. W takich wspaniałych wnętrzach, które się do dzisiaj zachowały, w takim wspaniałym wystroju mieszkał Jan Turzo, jego synowie, kolejne pokolenia, wnuk był również burmistrzem, kilku zostało biskupami. Taką kamienicę zostawili po sobie. Oczywiście później mieszkali tu kolejni właściciele. Andrzej Żydowski zlecił kolejny remont, kolejną nadbudowę, potem jeszcze jedna. Zresztą Turzonowie byli właścicielami ogromnego folwarku. Folwarku turzonowskiego, zwanego później Olszą, od wielkiego lasu, który tam rósł, lasu olszowego właśnie. Z czasem las został przez Austriaków wycięty ze względu na rozbudowę twierdzy Kraków. Ale nazwa Olsza pozostała. Z czasem Żydowski sprzedał tę swoją posiadłość w następne ręce. Kolejne małżeństwa doprowadziły aż do własności Potockich. Oni również przebudowali te kamienice. No a po wojnie mieści się tutaj klub dziennikarzy w lokalu zwanym Pod Gruszką. I tu dzisiaj będę miał przyjemność powitać moich wspaniałych gości, którzy nie tylko, że opowiedzą nam ciekawe historie, nie tylko opowiedzą, jak to się zaczęło, ale również zagrają nam trochę kapitalnej muzyki.
Szanowni Państwo, dziś moim gośćmi są znakomity trębacz Władek Grochot. Dzień dobry. I proszę Państwa, artysta niezwykły, można powiedzieć legendarny, dziś powiedzielibyście kultowy maestro Jan Boba. Jan, zapraszam do stolika, podważymy chwilę, chciałbym, żebyś mi coś opowiedział. Janku, powiedz naszym widzom, jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką. Ja twierdzę, to jest takie moje, zresztą popierał mnie w tym Mietek Święcicki, z którym bardzo długo kiedyś współpracowałem, że z muzyką trzeba się urodzić. To jest podstawa, pierwsza sprawa. Z muzyką, jak tego nie ma, to się nie ma co pchać w tym kierunku. Są inne zawody, ale jeśli chodzi o muzykę, to trzeba się, tu coś trzeba mieć i tu w serduszku. To jest pierwsza sprawa. A jak się zaczęło? No, szkoła podstawowa, prywatne lekcje, bo to było wtedy prywatne lekcje. Mama nas posłała, rodzice nas posłali, to znaczy nas była czwórka. I pani, która nas uczyła wszystkich po kolei, powiedziała, jeden tylko się nadaje do kontynuowania, to wskazała na mnie, a reszta niechaj sobie dadzą spokój z tym zawodem. No i tak też się stało. Szkoła podstawowa na Basztowej, tutaj 23, później średnia szkoła muzyczna na Warszawskiej, wyższa na... Teraz... Koło Poczty. Tak. Zapomniałem tego, bo teraz ona się zmienia. Bohaterów Stalingradu wówczas. Tak. Teraz Stalingradu. No, w każdym razie. No i tak się toczyło. A w międzyczasie, w trakcie tych studiów, zespoły muzyczne. To była to. Pierwszy zespół zakładałem jeszcze w liceum sobie, gdzie studiowałem. Tam miałem kolegów, z którymi tam był Janek Kudyk, Tomek Stańko, to co prawda z Tomkiem nie, bo Tomek miał inne miał te... Inną stylistykę. Tak, czuł się w innym gatunku lepiej. No, ale w każdym razie już to w sowieckim, już jako uczniowie gimnazjum tam żeśmy zaczynali. Bo wtedy były czasy takie, że grało się do tańca, zespoły muzyczne grały. Nie było płyt, nie było... Nie było dyskotek. Dyskotek nie było. Myśmy grali, to były takie kwartety, kwintety. Ktośmy grali w takiej szkole, później w jakimś technikum graliśmy, to znów tu gdzieś. No i tak się zaczęło, bo ja uważam, że gra na takich imprezach tego typu to jest wspaniała szkoła dla muzyków. No i tak kiedyś z Jankiem Muniakiem rozmawiałem, bo Jasiu Muniak też, jako, jeśli mogę wspomnieć o nim, to on też bardzo dużo, że tak powiem, po tych krakowskich restauracjach. On w Kaprysie przecież, też się składał na rękę. To jest najlepsza szkoła muzyczna. No może wspomnisz o tych legendarnych graniach w Czchowie w takim razie, bo też chyba nie zła szkoła. Jest o tym tak. Tam mieliśmy, ja to tam organizowałem z kolegami, takie jak gdyby wakacje połączone z tak jak były szkoła muzyki, szkoła lekcje. To się, chociaż jak to się nazywa? Warsztaty. Warsztaty muzyczne. I tam żeśmy sobie ćwiczyli w takiej szkole, która była wtedy, bo to był okres wakacji, sala wolna, instrument i 2-3 godzinki ostrego grania. No i tak przejdzie. A wieczorkiem grało się tam na tańca. Tak jest. Z Edkiem, z Jackiem, tak, na wyrobie. No, tak, oczywiście. To jeszcze pamiętam. Pamiętasz, oczywiście, z Edkiem grałem. Ja też z tatą pochodzi, jak brat jego też tato, już biedaki. Obydwaj jest. No i ja coś grał właśnie wtedy te czerwono-czarni, nie, czerwone gitary, czerwone. Tak. On właśnie z tego repertuaru miał tam zespół taki taneczny, uwielbiał ich. No i tak po bratku, że... Przychodziły tłumy, była zabawa, troszkę alkoholu oczywiście. No. Ale na pewno dobra szkoła w niej, prawda? Wspaniała szkoła była, tak. To trzeba było grać wszystko. Takie tematy taneczne były wtedy bardzo popularne. Tak, bo to początek lat 60., tak? Nie wiem, tak, nie, bo ja bym w 62, pamiętam, to ten jazzbębol zakładałem z Jankiem Kudykiem. To już było 62 rok, stąd na to pamiętam. Pierwszy skład jazzbębolu mógłbyś przytoczyć na bardzo wiecka? Bardzo proszę. A więc ja, Jankiem Kudyk, bądźmy dwójkę. I to pierwsze próby odbywały się u niego w domu na ulicy Pani. Mieszkali
Jaśka Kudyka. Tam był Lysiek Kwaśniewski na klarnecie. Tak. No i tam perkusisty nie było, bo się nie mieściło, bośmy to w pokoju ten dość ciasto. Mieliśmy płytkę Bix Beidenbecka, który grał utwór Eddy Gentleman. I tam żeśmy słuchali tego utworu i uczyliśmy się, bo to tak... I stąd nazwa potem przyszła. Tak, ja później, bo, no jak jest zespół, jak jest? Ja mówię, słuchajcie, grałem Eddy Gentleman, nazwijmy się tak. No i tak się przyjęło. No i kto jeszcze grał? Poczekaj, Jacek Brzycki na perkusji, to, później no, Zdzisek Garley na puzonie, taki samouk też, bo to, on nie miał szkoły muzycznej, ale... Brzycki gdzieś we Francji, z tego co wiem. Jacek, tak, on ze Wodomarczyk bardzo długo lata grał, ale to był taki uniwersalny muzyk do wszystkiego. Wspaniały swingujący muzyk, no niestety też już. Spoczywam w Salwatorze. Tak, w innej kapeli już grał. A na basie kto w pierwszym składzie? Jacek Boratyński też. Aha. Jacek, nie wiem czy wspominasz tak. To też taki, to był prawnik, on uczył, studiował, jego matka, mama była profesorem na Wydziale Prawa i on też był prawnikiem. I przy okazji grał w prawie. W zespole już też jest. No tak. Niestety. Tak to się dzieje. I takie były początki, proszę Państwa, jazz bębolu, legendarnej krakowskiej formacji jazzu tradycyjnego. No i przyszły, proszę Państwa, pierwsze sukcesy, pierwsze wielkie koncerty, wyjazdy. No, można powiedzieć, kariera światowa. Tak, no jak gdyby kulminacją tego wszystkiego to były nasze wyjazdy do Ameryki, do Sacramento, tam duży festiwal jazzu tradycyjnego, który się odbywał. To były lata, koniec lat 60., początek lat 70. No to było coś niesamowitego. Wtedy jeszcze ten jazz tradycyjny, on tam funkcjonował w Ameryce i było dużo odbiorców tego Amerykanów, którzy kochają tę muzykę, bo to starsze pokolenie oczywiście, ale młodzież też ta amerykańska. Myśmy tam byli z Żebrzborem 12-13 razy, coś takiego. Przyjeżdżali. Tak. Tu Szary PRL, proszę Państwa, komuna na całego, a chłopaki sobie do Sacramento. No, później był nawet taki stan wojenny, że samoloty nie fruwały polskie, bo zdaje się, był zakaz polskich samolotów, tośmy lecieli liniami rumuńskimi. No, ten sposób najpierw do Bukaresztu, a z Bukaresztu do Nowego Jorku. Kolejne atrakcje. Tak. Nie, 13 razy? 13 razy. Tak. Fantastyczne. A później to był Żebrzeborem, a później mając ten zespół pod moją firmą, w którym grał właśnie Władziu Krofot, byliśmy nie tak w 2005 roku. Tak. 2005. Już jako bohater. Też byliśmy tam i to już ta publiczność była już taka już... Już ten, czuło się, że ten jazz tradycyjny i nawet w Ameryce pomalutku się odchodzi. Jeszcze mi się załapali na to wspaniałe. Niektórzy ludzie tam wspominali mnie, bo mnie pamiętali z tamtego okresu. No, też przychodzili, no, i klepali mnie, bo Amerykanie są strasznie otwarci. Są... Ale podobno tam tłumy przychodziły jednak. Tłumy niesamowite, tak. Tak słyszałem. No, tak. To tam grało na tych festiwalach, co myśmy byli wtedy z jazzbębolem, to około 200 zespołów grało, ale zagranicznych, bo tam są związki zawodowe, które nie wpuszczają specjalnie zespoły zagraniczne. To było wyjątkowe. To myśmy byli, tam jeszcze zdaje się z Francji jakiś zespół był, ktoś z Anglii i na tym koniec. I to był ten skład cały czas z Jankiem Kudykiem, ale już z Skolkiem Jesieckim, tak. Gogulskim. Tak, Gogulskim, ja za mnie, tak, to był ten skład, pamiętam. No, I na Puzonie? Na Puzonie, poczekaj, kto tam wtedy grał. Nie Czechowski, Andrzej Czechowski, któż to tam mógł grać? Wyleciał mi to z głowy, że było tym... Michalak później? O, Michalak, no. Marek Michalak. No trudno go było przeoczyć. Właśnie Marek. Chwilowo wyszedł po winko. Dusza, Marek, tak. On się nawet zerwał kiedyś i poleciał do Nowego Orlanu. Tak, opowiadał mi, że się uparł, że musi zobaczyć. Przyjechał do Nowego Orlanu, ktoś go tam zasponsorował, bo to jednak koszta były wtedy dolar to był... Jeszcze ja. ...cenie. I ktoś go zasponsorował i on tam
był w tym Nowelanie, przyjechał, opowiadał przeżycia, zdjęcia, pokazywał, z kim on tym gra tam i tak dalej. I ty też się załapałeś na taki wyjazd, tak? 2005 rok i wtedy, z tego co pamiętam, było 180 kilka zespołów z całego świata, przepraszam, z Ameryki, a około 5 w tym Bobacz Band właśnie z Polski. Także wielki zaszczyt. No i to co mówi Janek, że czuć było, że tak powiem, już wyższy wiek publiczności. Tak? Ci młodzi, którzy przechodzili, nie zgrywaliśmy na ulicach, w jakichś tam miejscach, że tak powiem, bardziej publicznych, otwartych, no to dziwili się w ogóle, skąd taka muzyka. I, no, to rzecz tego już odchodzi jednak na bok, staje się bardziej taka niszowa, no niestety, nawet w Ameryce. Niedługo Niedziela Nowolańska, właśnie też refleksja. Nieraz to cudzą ludzie właśnie, jak gramy na żywo, ostatecznie właśnie pod kawiarnią muzyczną, pod księgarnią muzyczną Kurant, mówią, że no, ale ani takich drogi już nie ma. Jest, bardziej nam jest przyjemnie, że my mamy jeszcze możliwość. A w ogóle jest problem z muzyką improwizowaną generalnie, nie tylko tradycyjny, ale też i swing jest w obrocie, przecież bebop coraz mniej ludzi gra. Niestety, no, taka jest tendencja światowa. Powiedzcie jeszcze, bo wszystkich zawsze pytam o osiągnięcia fonograficzne. Z Jazz Bębonem ile płyt nagraliście? Jazz Bębonem to są te duże płyty. Tak, tak, jeszcze to czarne. Czarne, 15 albo 16 coś. Wow! Szanowni Państwo, słyszycie? 15 Państwa. Teraz zobacz, nagraliśmy i to właściwie 11 CD, CD płyt, z czego jedna tylko nagrywana była w studiu, że tak powiem, każdy mógł mieć swoją jakąś tam ścieżkę, żeby coś podogrywać, a wszystkie 10 praktycznie live, bez żadnych dogrywek. I to od kopa przeważnie w ciągu jednego dnia. I słyszycie to Państwo? Z wokalami, proszę uwierzyć. To się udało. W związku z tym, że jest teraz taki czas, jaki jest, udało nam się zorganizować koncert pod nieobecność publiczności, ale dzięki wspaniałej gościnności pani Renaty Głowackiej, serdecznie pani Renie pozdrawiam, Dwór Białopłatnicki, udało nam się zrealizować koncert i zarejestrować go również. W związku z tym powstaje płyta CD audio i oczywiście DVD na 30-lecie działalności Bobacz Zbędu, bo to już 30 lat, proszę Państwa, tak. Pięknie. W roku 90 pierwsze próby w Teatrze 38, jeszcze mnie tam nie było na początku, skład się krystalizował, no i tu wymienię, jak to było od początku, tam jeszcze na perkusji, później już nie zapomniał, Jacek Berlin, tam chyba Kulawik był na klarnecie, ale Jan Boba wtedy był nieobecny, czekał, to się wydarzy. On tam gdzieś z góry, z Paryża, z tego co wiem. Tak, sprytnie. Prowadził działalność tam artystyczną w Paryżu, a tu się krystalizował skład. I mi się udało właśnie od samego początku, więc tak, stały skład. Na perkusji przyszedł Aleksander Nowak i to już tak zostało. Jan Nowak, jego brat na kontrabasie. Janusz Nowotarski, saksofon i klarnet. Mariusz Aleksa, puzon. Nie wspomniałem oczywiście, powiem na początku, Marek Rosner, współzałożyciel zespołu gitara i banjo, kombinowali, w końcu myśleli, żeby fajnie to brzmiało, nazwisko Jana Boby w nazwie zespołu. Świetnie. Mariusz Oleksa na puzonie, Marek Rosner już mówiłem i Władysław Rewot, tu obecny na trąbce. I tak, od 91 roku, od samego początku już koncertowanie, na początku tutaj tam, że tak powiem, stacjonarny Kraków, Polska, a później już bardzo często właśnie Niemcy, wschodnia Europa, Ukraina również właśnie, tam dość długo byliśmy, oj, na Ukrainie to było. No. O, nie nadarło się tak, tak. Ale zwróćcie Państwo uwagę jeszcze raz na to, 11 CD, wcześniej 15 albo 16 winyli. Drodzy Państwo, dzisiaj panienka lekko nie stojąca, nie trzymająca frazy pędzi do telewizji, jak nagra jakieś CD z maszynkami, które za nią coś tam wykonują. A tutaj siedzą dżentelmeni skromni, no to jakieś 15, 16, 11 CD. Jacku, pierwsza kaseta powstała w ciągu chyba 3,5 godziny, jeszcze w starym studiu na szlaku tutaj przy dworcu, jak się zaczyna ulica. I tam rejestrowaliśmy pierwszy odcinek właśnie o tym, i że... Myśmy tam nagrali kasetę, po czym ta kaseta była oczywiście naszym osiągnięciem, nie wiadomo jakim, po czym jeszcze zdołaliśmy poznać panią Bobrowską, która prowadziła pracę nad produkcją Romany Bobrowskiej. Tak, Romany Bobrowskiej. I z nią wyprodukowaliśmy dwie kasety, dwuczęściową opowieść o Królewnej Śnieżce, którą nagrywaliśmy właśnie w takim studiu jeszcze w Stebo, w Fudzi, które nie istnieje. Pozdrawiamy też świętej pamięci Okularczyka, który potem zmarł. I także kaseta pierwsza, dwie kasety Królewnej Śnieżki, a później to już szybko szło. Wyrwigrosz, płyta na żywo pierwsza, a później to już jedna, druga. Monty Sunshine Band, słuchajcie, kiedy spotykamy w
Hanowerze podczas wspólnego koncertu Monty Sunshine i Boba Just Band, proszę sobie wyobrazić. Mamy z tego wspólną płytę z Montkiem, także po prostu jest to... Świetnie. Tak. W pierwszym odcinku naszych rozmów o krakowskim poczuciu bluesa Jan Budziaszek i Kuba Fasiński opowiadali Państwu właśnie o próbach w studiach nagraniowych Radia Kraków. I tutaj kolejny zespół, który tam zarejestrował swoje materiały. Mam taką ulotkę tutaj, proszę Państwa, Boba Jazz Band. My ją tam zeskanujemy, Państwu pokażemy z bliska. Oczywiście pokażemy Państwu również fragmenty koncertu i tego online z dworku. I koncertu, który odbył się koło hotelu Krakowia niedawno, parę dni temu. Pogoda wytrzymała, panowie zagrali fantastycznie, ludzie przybyli, siedzieli na leżakach, na trawce niektórzy nawet. Było chyba fajnie, mimo że tak było super, ale póki pamiętam, to chciałem pozdrowić naszych kolegów aktualnie grających w zespole, ponieważ w 2009 roku dołączył do nas, zastępując Mariusza Oleksę, którego też serdecznie pozdrawiamy. Mariusz wybrał pracę pedagogiczną w Miechowie. Więc szukaliśmy, nie musieliśmy nawet szukać kluzonisty, ponieważ Janusz Nowak przychodził do nas, o którym właśnie wspominam, przychodził do nas na ulicę Bożego Ciała 9, tam był kiedyś swing i tam grywaliśmy kilka lat wieczorami. Janusz przychodził na dżemy, więc repertuar znał, wskoczył od razu z miłą chęcią i od 2009 roku Janusz Nowak i jego mizerność chudziutki z nami gra. Natomiast w 2018 roku po festiwalu, to był chyba pierwszy bodaj albo drugi festiwal w Radomiu, który został stworzony właśnie w tym roku miał się być chyba trzeci, tak to w 2018 roku musiał być pierwszy. Zagraliśmy w Radymie na festiwalu, gdzie z kolei na zasłużoną emeryturę poszedł Janusz Nowotarski, serdecznie go pozdrawiamy, a zastąpił go też zrządzenie losu, bo rozmawiałem pod Harrispianem, że z bar z chłopakami, przechodząc zupełnie, czy ktoś nie ma jakiegoś planecisty, który czuje bluesa, w sensie mówię tradycyjnego, tak. I mój kolega z innego zespołu, Piotrek Południa, którego też pozdrawiam, podesłał nam Przemka Walczaka, który od 2018 roku skoczył, można powiedzieć, od razu nauczył się pierwszej próby, oczywiście prywatnie z Jasiem Bobą, a później pierwszy koncert w Skawie i od tej pory właśnie już 2,5 roku Przemek Walczak, klarnet, saksofon altowy, pełen skok. Dodajmy tylko, że Janusz Nowotarski no, zasłynął chyba najbardziej w Polsce z tego, że grał w Tropicale Tahiti Granda Banda, proszę Państwa, z Byczkiem Rajem, no, fantastyczny zespół, ale grał też Swing Orchestra Kraków przecież. Tak. Właśnie z Januszem, tak. Prawda? Bo oni razem grali chyba. Z Januszem Nowakiem, tak. Tak, w swoim orkiestrze i jeszcze jakiś tam jeszcze tradycyjny zespół też się przyjmuje. Playing Family. O, dokładnie to miałem na myśli. Jeszcze zapytam ostatnie pytanko do Janka. Jakbyś mi powiedział takie przesłanie dla młodych ludzi, którzy chcą jeszcze trochę pograć takiego tradycyjnego jazzu. Czy więcej słuchać, czy więcej myśleć, czy serducho? Trzeba ten klimat. Serducho to Andrzej Marchewka, też się pozdrawiam Andrzejko. Serducho! Trzeba się wsłuchać w ten klimat tamtej muzyki. To jest słuchanie, jeszcze raz słuchanie. Bo tego ani w lutach tego nie ma, ani tego nikt... Może ja dodam dwa zdania. Co może ty właśnie? Zawsze wszystkim ludziom, którzy nie mieli do czynienia z tradycyjnym jazzem, wydaje się, że są piosenki. Że to jest bardzo proste przyjść, zagrać. Właściwie wiadomo, jak ktoś siedza na muzyce, na harmonii w ogóle klasycznej czy jazzowej, wie, że w tradycyjnym jazzie nie występuje zbyt dużo alteracji, zbyt dużo jakichś substytutów w akordach. Po czym ktoś wychodzi na scenę, na przykład próbuje zagrać stylistycznie. Nie, tak się nie da po prostu. Trzeba wniknąć w tą muzykę przede wszystkim tutaj. Serducho dopiero ogarnia to po jakimś czasie. I już ja też, szczerze powiedziawszy, na początku nie słuchałem tradycyjnego jazzu. Dopiero uczyłem się, dostawałem utwory, które musiałem sam przygotować, uczyłem się na pamięć solówek. I naprawdę, jeżeli człowiek tej stylistyki nie złapie od starych mistrzów, ale tak dosłownie namacalnie trzeba się nauczyć napisać sobie nieraz solówkę, to nie jest tak prosto wyjść i na przykład zagrać zastępstwo w zespole jazzu tradycyjnego, bo komuś się może wydawać, że gra jazz, nie, po prostu gra zupełnie inne klimaty, nie gra melodyjnie, tylko gra po skalach, góra, dół po prostu i wydaje mu się, że złapał stylistykę, nie. To się dopiero pojawi w czasie. Ja mogę na ten temat powiedzieć. Ja po prostu, myśmy na początku, to było w latach 70. też, myśmy słuchali non-stop tej muzyki, bo chyba, że nie było, ale myśmy zdobywali. To nie można było tak, jak dzisiaj jest, przychodzić do sklepu, poproszę płytę Louis Armstronga, czy Benny Goodmana, czy kogo. Nie ma, tego nie było. Myśmy się starali. Słuchaliśmy Canovera przez radio. Tak, notabene dostałem wyróżnienie od ministra kultury i tak staliśmy ja. Willis Canover i Jasiu Muniak. Także takie proszę Państwa, minister kultury w Warszawie. Fantastycznie. Ale do czego zmierzam? Że myśmy
jak ja teraz słucham tych płyt z Rebremonu z tych lat 78, to tam czuć było, że ci muzycy słuchali tego, że byli znali tę muzykę nowoorleńską. Siedzieli w tym klimacie, bo to są frazy, to są... Oczywiście. Linia melodyczna, to jest synkopowane, to jest wszystko tak, ale to się, tego się trzeba słuchać i jeszcze raz słuchać. Potwierdzam w pełni, przedwczoraj nagrywaliśmy odcinek, w którym znakomity krakowski pianista Adam Jedzielin opowiadał o swoim przyjściu do zespołu bluesowego, tak. Bluesmobile i dokładnie to samo, że na początku nie wiedział w ogóle, o co chodzi, zaczął jazzować. Mówi, dobra, dajcie mi czas, tak, parę płyt, ja się muszę przestawić na inną stylistykę. Tak, absolutnie. Tak. To samo jest, jeżeli, ja nie wierzę specjalnie w uniwersalność muzyków. Ktoś mówi, ja zagram wszystko. Owszem, są wyjątki, na przykład tam... Marsalizm. Właśnie to samo miałem powiedzieć. Marsalizm, owszem. On jest robi, ma swój pomysł, dzisiaj gramy, tak, i program, tak. On ma prawo i on to robi doskonale. Aczkolwiek jak mówisz, że jak ma się przestawić z jazzu na klasykę, to dwa miesiące nie słucha jazzu. No właśnie. Tak. Tylko klasyczne wprawki, klasyczne utwory i dopiero wtedy może coś powiedzieć klasycznego. Jego koncert na żywo z orkiestrą, oczywiście poświęcony klarnecistom. Gdzie też właśnie w przerwie opowiedział, że słuchał przez kilka miesięcy tylko muzyki klarnetowej i spotykał się z klarnecistami. I pytał się, jak to się gra, bo to jest oczywiście inne granie, inne podejście, inne krycie, no wszystko zupełnie inna technika grania, więc nie wszystkie efekty można uzyskać na trąbce, jakie można na klarnecie, oczywiście na fortepianie, kompletnie inne granie. Musiał w tym siedzieć. Oczywiście. No, pokorny muzyk. A geniusz. Proszę Państwa, chciałem w ulotce znaleźć, ale nie znalazłem, bo jednak jest niekompletna. No bo Chifo, bo tak na niego mówimy, dostał nagrodę od samego prezydenta Ameryki Północnej Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Dostał nagrodę za krzewienie amerykańskiej kultury na świecie. Nie pamiętam, w którym to było roku, ale nie znalazłem, ale w każdym razie... Proszę Państwa, najwybitniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych jak na razie. Myślę, że w jego muzeum, które w Stanach istnieje, jest tam gdzieś taka notatka From Poland, Jan Boba, pianist. Proszę Państwa, zmienimy teraz anturaż. Zaproszę moich gości jeszcze na parę zdań do sąsiedniego lokalu, a na razie posłuchajcie ich muzyki. Ok? Prezesie? Kurant? Wyzywa kurka panowie. Ale co, kurant? Szanowni Państwo, tym razem siedzimy przy stoliku
kawiarni, księgarni, kurant. Na najbardziej z krakowskich rynków, na rynku głównym krakowskim. I porozmawiamy o krakowskich klimatach, bo przecież te klimaty przed czasem strażak straci pracę, ale o krakowskich klimatach. Ludzie patrzą na zegarki. Słuchaj, już cię na samym tyle słyszałam. Proszę Państwa, przypominam, Jan Boba, Władek Grochot. Co te klimaty spowodowały, że tyle krakowskich zespołów grało czas? Ja Ci powiem, no klimat, wszystko, architektura wspaniała. Przepiękne Kraków. Ludzie nam zazdroszczą tego miasta. Słusznie. A szczególnie warszawianie. Oni się wydaje, że są ze stolicy, ale oni mają komplet na punkcie Krakowa i jak my się nawet spotykamy, to oni nam zazdroszczą tego. No, tu, w związku z tym tutaj powstawały te zespoły jazzu tradycyjnego. To jest kolebka tych zespołów, bo jest ich bardzo dużo. Pierwsze, pamiętasz nazwy takie wcześniejsze? Dancing College, to był taki to był zespół, pierwszy, tak, tak. Nawet tam student bułgarski Chan taki grał na trąbce tam. Jurek Morański na fortepianie. No, i potem właśnie Jazz Band Bolius, tak? Jazz Band Bol, tak. Beast Band, później Old Metropolitan Band. No. No i do tej pory. Cały czas te zespoły istnieją. Istnieją, tak. W różnych składach, różne tam. Oczywiście. Czas grywało się w Jaszczurach, grywało się w piwnicy, grywało się w Krzysztoforach. Jak ja tu patrzę po rynku, to w zasadzie nie ma kamienicy, które gdzie się nie grało. Nie grało się. A Władziu nawet grał na wieży Ja się chciałem się pochwalić przez tyle wskazania. Jak widać, nie zapomniał się tego utworu. Umiesz to dacji, jaki to jest? Giedun? F-dur brzmiący. Ale Władziu, opowiedz, jaki strażak na wieży mariackiej... Tak, tak, wszyscy oczywiście, tu ja się Boba zawsze mówi, że no Władziu ma spokojną emeryturę zapewnioną na wieży mariackiej. Proszę Państwa, nie, ponieważ żeby na wieży mariackiej grać, to wszystkim trzeba być zawodowym strażakiem. Najpierw. To po pierwsze, ale to nic tam, gra na trąbce to jest dopiero po piąte. Najważniejszy jest test sprawnościowy, który raz do roku się wykonuje. Po pierwsze, ja dość często chodzę na jakieś tam ćwiczenia fizyczne. 12 podciągnięć trzeba się po prostu podciągnąć, a troszkę nie widziałem w taki sposób, ale to jeszcze nie jest dobra, 12 podciągnięć. Raz do roku są ćwiczenia tutaj na wieży, gdzie jedyną drogą ewakuacji jest opuszczenie się na linię po wieży ze stanowiska grającego trębacza. W związku z tym wszyscy przechodzą alpinistyczny kurs, i raz do roku trzeba się po prostu spuścić po wieży mariackiej w celu bezpieczeństwa. Ja się nie nadaję po prostu, niestety. No proszę Państwa, każdy powinien przynajmniej raz wyjść na wieżę mariacką. Tak. Mówił mnie do tego jest, kiedyś tak. Wojtek Grobo, znany alpinista krakowski. Poszliśmy, zejście było trudniejsze zdecydowanie, bo zabawiliśmy się trochę z panem strażakiem. Ale widok... O, dawne czasy. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Jazz oczywiście urodził się podobno w Nowym Orleanie, ale gdyby nie urodził się w Nowym Orleanie, to by się urodził tu w Krakowie. Tu, gdzie grają tak wspaniali muzycy jak Jan Boba, Władek Grochot. Dziękujemy za kolejne spotkanie. Posłuchajcie muzyki. Dziękuję Wam bardzo. Tak, proszę Państwa, księgarnia muzyczna Kurant, wspaniała Pani Marylka. Już 9 sierpnia, tym razem w sierpniu, zapraszamy serdecznie tutaj właśnie pod księgarnią muzyczną Kurant na krakowskim rynku. W samo południe rozpoczniemy z Boba Jazz Band, z Jasiem Bobą. 25 niedzielę nowoorleańską, po czym będzie wspaniały przemarsz, nie wiem dokładnie w której godzinie, ale zaczniemy tutaj pod Kurantem właśnie. O której godzinie zaczniemy? Samo południe. Samo południe. Damy zagrać temu panu na wieży mariackiej. To jest jedyne miejsce w Krakowie, które się ostało. Inne wszystkie sklepy już przestały istnieć, ale Kurant został. Ja tu przychodziłem jako student, jako uczeń, po nuty, tu kupowałem nuty i jest, ja to przeżywam za każdym razem i tu, jeśli wchodzę do tego miejsca. I tu często grywamy. I tutaj na pewno są wszystkie wasze płyty. Tak. I tu grywamy 2-3 razy w roku, mniej więcej jest tu wspaniały fortepian. Publiczność tutaj jest, zajmuje miejsce. I to nawet z
Za Ladą. Gdziekolwiek gdzieś. Odbywają się tańce. Ale atmosfera niepowtarzalna jest. Zapraszam. I mamy jeszcze przepiękną galerię kawałeczek dalej. Może tak, pokazać, mamy już tym razem. Nie wiem, co się odrobił. Bardzo śliczny, prześliczny z wszystkim do picia, co komu potrzeba. A tutaj mamy galerię. Nasza piękna galeria z obrazami naszych krakowskich artystów głównie. No, i tak się robi. I Janek. No. Który kiedyś. Galeria obrazów. Pamiętasz, Janku, jak ty kiedyś przyszedłeś, to była jakaś uroczystość, chyba Jaśka Budziaszka, któraś rocznica. Tak. I grałeś na tym fortepianie, który był nienastrojony, był rozstrojony całkiem. No. I wyszło ci kapitalnie. Bo wiesz, bo dobry muzyk. Trzeba nadrobić swoją zachowaniem, ruchem tak. I wybrać te klawisze. Osobistym. Wybrać te klawisze, które grają. Tak. Właściwie grają. Udało się. No. Udało się. Dobrze. No, teraz będziemy mieć w listopadzie chyba następną rocznicę Jaśka Budziaszka 75. A powiedz, co jest myślane? Dobrze, że już Hotel Krakowia. Tak kiedyś nazywał się ten piękny budynek. Perła architektury lat 60. Mister Krakowa, jeden z najpiękniejszych hoteli w Polsce, a podobno nawet w tej części Europy. Dziś niestety ruina, ale jest światełko w tunelu. Na szczęście został uznany za zabytek i proszę Państwa, przejęło go Muzeum Narodowe Krakowa. Będzie tu, proszę Państwa, Forum Designu i Muzeum Designu. Wreszcie coś drgnęło. Kolejny odcinek kręcimy tu w okolicy. Stąd niedaleko już Stadion Krakowi, ale między hotelem a stadionem wspaniała scena i tam dzisiaj się udamy. Proszę Państwa, kolejny odcinek to będą rozmowy z gigantem polskiej muzyki improwizowanej. Głównie oczywiście jazzu tradycyjnego, ale nie tylko. Proszę Państwa, Jan Boba, założyciel, lider wielu zespołów, opowie nam różne dziwne historie z dawnych i późniejszych lat. A dzisiaj, Panie Janie, zapraszamy na Pana koncert. Bardzo prosimy, zapraszamy serdecznie. Pogoda jest odpowiednia. A więc prosimy bardzo, jest. Muzeum Narodowe Miasta Krakowa zorganizowało nam tu taką piękną scenę i... Nie będziemy się zarażać, bo jest na tyle miejsca. Jest przestrzeń. A więc zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Boba Węgrz! Test, raz, dwa. Teraz odsłucham, raz, dwa, trzy. Test, 7, 6, 5, 4. Jesteśmy w legendarnym hotelu Krakowia. Dokładnie na słynnych schodach prowadzących na piętra do pokoi, gdzie działy się rzeczy niesamowite, bezeceństwa przeróżne, o których opowiemy Wam w tym odcinku. Na szczęście dzisiaj hotel, a raczej budynek po nim, jest w dobrych rękach Muzeum Narodowego w Krakowie. Będą tu, proszę Państwa, wystawy, będzie ekspozycja muzealna poświęcona głównie designowi. Będą się odbywały przeróżne imprezy kulturalne. Już dzisiaj pierwszy koncert, który jest zorganizowany na estradzie umieszczonej na zewnątrz. A ja Państwa zapraszam do dalszych opowieści, do słuchania naszych wspomnień i na koncert. Dziękuję Panie Dyrektorze, jest nam niezmiernie miło, że to właśnie my, Boba Jazz Band,
krakowski zespół, który w tym roku właśnie obchodzi 30-lecie działalności. Może tutaj, proszę Państwa, zainaugurować art sferę zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Forum Designu Kraków. Proszę Państwa, tak, my istniejemy już 30 lat, no i po to się nie starzejemy. Jesteśmy w dobrej formie, cieszymy się bardzo, jak możemy grać dla tak wspaniałej publiczności. Wiemy, że było więcej chętnych. Wiadomo, warunki sanitarne nie pozwalają. Ale będziemy się widzieć już niedługo podczas innych koncertów krakowskich, plenerów oraz, nie chcę tutaj robić krótką reklamę, ale istnieje już festiwal, który w Krakowie się toczy. Też tam będziemy gdzieś niedługo grać. Życzyłem miłego odbioru. Jako pierwszy utwór zadamy szlagier tradycyjnego jazzu Fit Jetty Fit. Thank you.
Gruby kręci śruby, kontrabas. Dziękujemy uprzejmie, że Państwo wytrzymują tak trudne warunki pogodowe. Parasole porozkładane, widzę, jest niesamowita. Ulewa, a to mój mikrofon, sorry. Ktoś zaczął buceć, widocznie wilgoć. Doceniamy, że Państwo przyszliście tak licznie, naprawdę. Wiem, że tam było ciężko wejść, po znajomości niektórzy weszli. Żartuję. My gramy tradycyjny jazz. Lata 10., 20., 20. wieku. To jest klasyka, proszę Państwa. Rzadko się zdarza, żeby ktoś w Polsce, bo za granicą częściej, szczególnie Skandynawia teraz, gdzieś tam południowe Włochy, że ta muzyka jest cyklicznie gdzieś promowana. Natomiast w Polsce jesteśmy już bardzo niszowi jako zespół i bardzo nam z tego powodu przykro. Niektórym młodym ludziom wydaje się, że grać tradycję to bardzo prosta rzecz, 3 funkcje, 4 na krzyż i dominanta wstawiona. Niekoniecznie, proszę Państwa, trzeba czuć stylistykę. A właśnie tą stylistykę my staramy się Państwu przekazywać. Byśmy się nauczyli jako młodsi ludzie od Jana Boby, właśnie założyciela, przedstawiam zespół. Jan Boba Piano, lider zespołu, proszę Państwa. Byśmy się nauczyli tej stylistyki właśnie od niego. I od Marka Rosnera, który jest współzałożycielem, gitara i banjo, proszę Państwa. Te same fryzury, łożę, go. Naturalnie. Na kontrabasie Jan Nowak. Brat Janka, Aleksander Nowak, perkusja. Trzeci z Nowaków, jego mizerność, chudziutki Janusz Nowak, puzon. I proszę Państwa, on będzie dzisiaj jeszcze śpiewał, gwarantuję Państwu. Nasz najnowszy nabytek, Przemysław Walczak, klarnet i saksofon altowy. Na trąbce nieprzerwanie od 30 lat popierduje dla Państwa Władysław Grochot, w tym składzie oczywiście. Będę też śpiewał. Następny utwór to Bill Street Blues. Thank you.
nam tak czy owak zawsze Nowak. Założył ten zespół Bill Street Band. To był też szacunek właśnie w związku z tym utworem przekazany naszym kolegom Andrzejowi Marchewce and Friends, proszę Państwa. Następny utwór mówił o tym, że jeżeli kogoś się kocha, nie wolno kłamać, bo to wielki, ciężki grzech, proszę Państwa. It's a sin to tell a lie.
sure it's true when you say I love you. I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken. Następny utwór jest w stylu Boogie Woogie, a nasz Jan Boba właśnie się w tym specjalizuje. Sonacy Jektur, Kaledonia, proszę Państwa.
I'm walking with my baby, she's got great big feet. She's long and lanky and has nothing to eat. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about this woman, cause Caledonia is her name. Caledonia? Caledonia! A teraz będzie specjalna dedykacja dla wszystkich przepięknych pań, które tutaj są obecne. Bardzo nam miło. Dla ciebie pani też. Jesteś malutka, ale jesteś pani. To będzie Sydney'a Bechetta Petit Fleur, czyli mały kwiatek. Przemek Walcza. Państwa za ogrodzeniem również. Serdecznie pozdrawiamy. Thank you.
Przemysław Walczak, proszę Państwa. Najmłodszy, nie powiem członek, tylko uczestnik zespołu, żeby się nie obraził. Ma dopiero 49 lat, proszę Państwa, ale się trzyma elegancko. I found a new baby.
piano. A teraz Jasiek Nowak bas. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Się gra w Nowej Hucie, proszę Państwa. Jean Nowak bas! Teraz jego brat. Aleksander Nowak, perkusja. Na kontrabasie Jan Nowak. Janusz Nowak na puzonie, proszę Państwa. Przemek Walczak, klarnet, saksofon altowy. Jan Boba, piano. Marek Rosner, gitara i banjo. Władek Grochot, trąbka i woc. A teraz przed przerwą zagramy jeszcze, proszę Państwa, i tutaj właśnie jego mizerność popisze się pięknym skatem. Postaram się mu wtórować. Utwór Bill Bailey, won't you please come home?
ciotki!